Siemanko, jesteśmy właśnie u Igora i będziemy wymieniać piny tutaj na tych wałkach. To są te centralne od Mugena MBX8 Eco od elektryka. I tak wygląda ten pin. Postaram się tutaj wyostrzyć, żeby pokazać. Dalej, fokus. O, tak wygląda mniej więcej ten pin po całym sezonie zawodniczym. No, moja technika jazdy też na pewno trochę do tego się przyczyniła. Sporo gazu, dużo, dużo hamulca. No i przy okazji takiego serwisu, tutaj widać dobrze, stwierdziliśmy, że wymienimy sobie przy okazji piny. I teraz możemy skorzystać z okazji. Stwierdziliśmy, że nagramy dla Was z Igorem taki filmik. Cody też jest z nami, też się tutaj przygląda bardzo uważnie. Czym i w jaki sposób takie piny wymienić? No i Igor ma taką maszynkę. Igorze, jak to się robi? Czym to się robi? Co tutaj masz? To jest maszynka do właśnie wymiany pinów Mugena na piny 3 mm, czyli większość pinów tak naprawdę w 1,8. Urządzenie w bardzo prosty sposób, wkręcając, wypycha nam zużyty już pin. Nie wiem, widać, o, Widać dobrze, tak tak, jest lepiej, widzę na okej. papierze. Okej. Dobra, potem wymieniamy tą końcówkę. Tutaj jest końcówka z zagłębieniem. Możesz z boku pokazać też jeszcze, okej, dobra. I wkładamy w nią nowy pin i analogicznie wkręcamy i pin wjeżdża na swoją pozycję. Tu mamy jeszcze taki stoper. Możemy sobie ustawić dystans, jak robimy cały czas te same piny, żeby było po prostu za każdym razem równo i nie trzeba było ich poprawiać. To przyspiesza pracę. Bardzo wygodne urządzenie bez siły. No i Okej. Mnie się zdarzyło, a do tego może widzę, zaraz użyjesz takiej też jeszcze systemowej, że tak powiem, grzechotki, klucza, tak fajnie tak. to działa. No mnie się zdarzyło kiedyś wymieniać takie piny na zasadzie imadła, młotka i pobijania. O ile, o, teraz mam w akcji, o ile samo wydobycie pina to jeszcze pół biedy, to no, nabicie go z powrotem było wyzwaniem. No tak, ja też kiedyś używałem młotka, ale po przejściu na narzędzie jest to dużo prostsze i dużo bezpieczniejsze. A teraz, jak widać, pin jest wysunięty. I co ważne, on nie jest jak po zaklepaniu młotkiem, on jest wypchnięty głębiej, bo również w tym maszynce, nie wiem, czy nie możemy złapać ostrości, No trochę nie ale... możemy, ale czekaj. No, ale trochę nie możemy. No dobra, ale jest Chodzi o to, okej. że ten pin jest schowany, nie jest na równo z tą główką, To tylko było jest widać. schowany. Okej. Dobra. Ja od razu wybijam wszystkie. Potem zmieniam narzędzie i wkręcam. I bardziej zużyta były piny na przedniej, tak? Tak, to jest hamowanie. Przede Hamowanie wszystkim. bardziej, Tak, tak? tak, 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 tak. Okej. No Dobra. dobra. Bardziej na przedniej niż na tylnej tej ośce, a z kolei te półosie, które idą od dyferencjałów przedniego i tylnego do kół, one w zasadzie no, nie widziałem tam większych oznak zużycia. Także no, nie wymieniamy tych pinów po prostu. Na razie nie, to też to po prostu trzeba robić zgodnie ze zużyciem. Dobra, teraz tak, wymieniamy narzędzie. Na razie tu sobie wkręcamy. Wrzucamy nowy pin. To powinien nam wpaść. O, siedzi. Trochę cofniemy, żeby nam się zmieściła półoś. Wkładamy półoś. Poczekaj, bo ten pin wrzuciłeś jakby Z góry, bo tu jest otwór na ten pin. I Okej. teraz wkręcamy pin. On tu już nam się ustawił w półoś. Bierzemy nasz kluczyk. I teraz kręcimy. I nowy pin wypycha nam do reszty stary pin. To nie wymaga jakoś tam dużo siły. Bez problemu. O, tu już jest pin Okej. zużyty, który nam wypada. No i teraz kręcimy. Nie pamiętam teraz, na jakiej półosie mam ustawiony ten stoper, ale dokręcimy do Okay. końca. Prawdopodobnie są te. A ten Dobra. stoper w tym momencie by się przydał, że jak on jest tak ustawiony, to byś miał idealnie pin do środka, że tak powiem, tak Dokładnie. wkręcony i nie musisz kombinować.
Dokładnie. Bardzo No i jak dobrze. się okazuje, to było to Ok. ustawienie, czyli ostatnie te piny też No wymieniałem. i dobra, tadam, Bo pin, w pin Mugenie, wymieniony. co ważne, trzeba pamiętać, jakby ktoś chciał wymieniać piny, piny na wałkach na środku modelu mają inną długość niż piny na półosiach. O, ok. I ta długość to jest, te piny to jest 12,8. Możemy zerknąć na numer od Jasne. razu. To jest numer do pinów których? Na centralne wałki? Tak, to jest na te centralne wałki. Ok. Nie mam tutaj, chociaż już zaraz będę miał. Tutaj drugi. A 13,8 to są piny na półosie przód tył. Ok, dobra. Drobiazg, ale ważne. Ale ważne, no. Takie urządzenie bardzo, bardzo przydatne i też, no jak się okazuje, dosyć kosztowne. Gdzieś tam okolice, powiedzmy nawet od, strzelam, pewnie 300 do 600 zł potrafi kosztować, w zależności jakiej marki, tak? Tak. To No, niestety jest cena, jasne, też jakości, no. ale wygoda użytkowania no jest ogromna. No jak No, no, kto próbował zdecydowanie. Tak. używać młotka, ten widząc No. co tutaj robię z uśmiechem na twarzy, to Tak jest, tak jest. myślę, że warto. Oczywiście Okej. jak dbamy o te piny, to przedłużamy życie wszystkich tych kielichów. I jak one są wymienione, i nasze kielichy jeszcze nie są mocno zużyte, to mamy uczucie takiego jakby nowego modelu, że bardzo płynnie się wszystko toczy, bo te piny nie zahaczają się O te wyrobione o te kielichy. wyrobione kielichy, przez co na przykład zawieszenie nie pracuje poprawnie. I można czasami dziwne zachowanie modelu jest właśnie spowodowane zużytymi pinami. No, wspomniałeś o tym, że taki jak jest mocno wyrobiony kielich, że tam już będzie takie, że tak powiem, solidne wyżłobienie, może spowodować w skrajnym wypadku zablokowanie takie chwilowe takiej ośki i wygięcie albo nawet powiedzmy uszkodzenie po prostu półosi, nie? Tak, zwłaszcza właśnie zawodnicze modele, te półosie są bardzo twarde i wpadnięcie tego pinu właśnie w wyrobioną część kielicha spowoduje zablokowanie, no a zawieszenie nadal się będzie uginało i płośka nie będzie mogła się przesunąć, przez co prawdopodobnie gdzieś pęknie i przy łebku samym. Okej. Okay. Więc no, na to trzeba też uważać, żeby sobie szkody nie narobić, zaniedbując właśnie pilne kielicha. Okej. Okay. No dobrze. Czyli mamy już w jednej wymienione ośce. Pozostała nam druga. Analogicznie do pierwszej. Tak to się robi. To dzięki w takim razie. Trzymajcie się. Dzięki. Pozdrawiamy i do następnej wizyty u Igora. Na razie. Cześć.